Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I teraz tak, no były wakacje moje, wakacje 2 tygodnie. No to były takie 1,5 tygodnia w Bieszczadach. I mówię Wam, naprawdę polecam. Jest super. No może ja nie jestem najbardziej aktywnym człowiekiem świata, ale zdobywanie tego smerka, tej caryńskiej, tych, nie wiem, rawek, to naprawdę coś takiego satysfakcjonującego, jak już tam się człowiek wdrapie i zobaczy, tak się rozejrzy i jest pięknie i spokojnie. Naprawdę coś takiego każdemu raz na jakiś czas się przyda. Dobra, no ale nie jesteście tutaj, żeby słuchać o moich wakacjach. Przyszliście tutaj, żeby zobaczyć zegarek. Tak, dzisiaj będziemy mieli Longinka. A właśnie, jak Wam się podoba tutaj mój kącik taki. Teraz jest tak pięknie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie jest już tak czysto szaro. Jest trochę biało, trochę szaro. O, o. Także tak. Dobrze, no Longin. Ogólnie ja jestem wielkim fanem Longinów. I uważam, że są przepiękne. Są niesamowicie fotogeniczne. Ten zegarek jest taki, można powiedzieć, no, dziwny. No ale to wszystko Wam opowiem, jak będę Wam go przedstawiał za chwilkę. I co? No i tyle. No, więcej rzeczy, takie jak cena, jak, nie wiem, plusy i minusy powiem na końcu, także zostańcie do końca. A póki co zapraszam do recenzji. No i mamy naszego Longinka. No muszę przyznać, że robi on spore wrażenie i jest naprawdę bardzo zacny. Dobra, z lewej strony jak zwykle zobaczycie dane techniczne i zwróćcie uwagę na, o, na jego grubość, jego wysokość. Naprawdę jest, robi wrażenie. Dobrze, no to teraz tak. Zacznijmy od szkła. Szkło jest szafirowe i naprawdę bardzo ładnie tutaj ono leży. Dobrze, pod szkłem mamy wskazóweczki. Wskazóweczki są takie, jak to powiedzieć, trochę witrażowe. I no, są jakie są. Posiadają w środku lumę. Mówię, że są jakie są, ponieważ nie jestem największym fanem tego rodzaju wskazówek. Wolę, jak wskazówki są takie smukłe i takie, no, no takie troszeczkę węższe, ale tutaj te wskazówki dobrze pasują do tych takich, można powiedzieć, kulfonowatych, wielkich indeksów godzinowych. Także tak, zobaczcie, na godzinie 3 jest datownik, jest, czyli jest okno daty, czyli dzień miesiąca. Ja zmienię teraz datę, bo już tu przeskakuje. O, dobra, ustawimy trochę odwrotną godzinę do takiej, która powinna być, czyli do 10:10. No i tak on się prezentuje. Indeksy godzinowe, tak jak widzicie, są wypełnione lumą. Może teraz od razu Wam pokażę, jak wygląda luma w tym zegarku i prezentuje się ona naprawdę zacnie. Nie jest to najdłużej utrzymująca się luma, ale jest naprawdę, bardzo ładnie się prezentuje i niewiele trzeba, żeby się naładowała. Ogólnie rzecz ujmując, bardzo mi się podoba to, że jest on taki czytelny dzięki tym indeksom, ale jeśli mógłbym cokolwiek tutaj powiedzieć, to bym zmienił 9 i 6. To są takie dwa trochę rogale, kulfony takie, no, no średnio mi one pasują. Do reszty, o, może jeszcze w 5 bym ten jeden dziubek zmienił, ale tak to nie mogę się do niczego przyczepić. Są naprawdę bardzo ładne te indeksy i jest on niesamowicie czytelny. Także tyle jeśli chodzi o indeksy. Pod godziną 12 mamy jeszcze logo Longina, a nad godziną 6 informację, że jest to mechanizm o naciągu automatycznym. Tak, naciąg to jest ETA, znaczy to jest ten Longinowy L619, ale jest to tak jakby protoplastą, czy tam podstawą do tego mechanizmu. Jest to ETA 2892, także tak, dobrze. Teraz zobaczcie na tą kopertę. Koperta jest cała polerowana i
ona jest tak jakby łączona. Tutaj luneta jest troszeczkę tak jakby osobno od koperty utrzymana, przynajmniej tak to wygląda. Uszy są tak jakby sobie, koperta, znaczy uszy z kopertą są sobie i luneta tak jakby była osobno. Uszy koperty są dosyć długie, jak widzicie, i odrobinę schodzą do dołu, ale między uszami jest 20 mm. Jak widzicie, tutaj jest zaokrąglony teleskop włożony, żeby lepiej pasowały, żeby pasek lepiej pasował do koperty. Koronka nie jest zakręcana, ponieważ no, wtedy łatwiej się taki zegarek nakręca, bo ma funkcję dokręcenia koronką. Oprócz tego ma też stop sekundę, jak zauważyliście. Nie jest zakręcana i wodoszczelność tego zegarka to 30 metrów. Nie jestem fanem wodoszczelności 30 metrów, no ale niestety w tym przypadku tak jest. Wynika to też z tego, że a, koronka nie jest właśnie zakręcana, b, dekiel jest zaciskany, a nie dokręcany. Na deklu, jak widzicie, mam takie podstawowe informacje: Swiss Made Longines Spirit. Tutaj jeszcze mamy On Stainless Steel. No i ta klepsydra ze skrzydłami longinowa. O pasku za wiele nie mogę powiedzieć. Pasek jest dosyć taki sztywny. Nie wiem, czy Maciej nie wymieniał tego paska, czy nie wrzucał tutaj jakiegoś swojego paska i po prostu nie przełożył klamerki, ale to mogę się wypowiedzieć jedynie o klamerce, która jest właśnie też sygnowana logiem Longina. No dobrze, jeszcze raz tylko wiem, że na koniec powiem jeszcze plusy i minusy. Teraz takie moje spostrzeżenia na bieżąco, czyli plusy i minusy tego zegarka. Dużym plusem tego zegarka jest właśnie jego, moim zdaniem, właśnie ta 9 mm grubość i naprawdę on bardzo dobrze leży na ręku. Oprócz tego czytelność. No, czytelność tego zegarka jest niewątpliwie bardzo dobra i można powiedzieć, że da się o każdej porze dnia i nocy zobaczyć, która jest godzina. Oprócz tego to, że jest szafirowe szkło, no i że te uszy są dosyć takie długie. Dobrze, minusy tego zegarka. No, minusem tego zegarka jest 9 i godzina 6. Według mnie, ponieważ to według mnie tak, ta czcionka tak akurat tą 6 i 9 ma dosyć słabą. Oprócz tego 30 metrów wodoszczelności, no to jest moim zdaniem takie troszeczkę słabe. No, słabe, nie słabe, ale takie jest. No i jeśli chodzi o ten zegarek, no to ja tak za wiele minusów więcej nie widzę. Jeśli komuś pasuje taki, powiedzmy, że w kwadracie, on jest taki mocno zaokrąglony kwadrat, ale dalej jakby nie było, on zachowuje takie właśnie kwadratowe kształty. No to byłoby na tyle. A teraz Wam pokażę, jak ten zegarek wygląda na mojej rąsi. O, proszę Was bardzo, tak on się prezentuje. Więc przypomnę tylko, że 19,5 cm w obwodzie mojego nadgarstka. No i co? No, powiem Wam, że naprawdę robi wrażenie. Longines, czy taki, czy siaki, nie wiem, na mnie zawsze robi wrażenie. W tym zegarku plusy i minusy, właśnie, może zacznijmy od tego. Plusy i minusy tego zegarka. Dużym plusem tego zegarka jest właśnie jego czytelność. No, trzeba mu przyznać, że jest naprawdę bardzo czytelnym zegarkiem. I mi się bardzo podoba i uważam, że jego dużym plusem jest to, że jest cienki. Jest naprawdę jak na automat, przepraszam, jak na zegarek o naciągu automatycznym, jest naprawdę bardzo, bardzo cienki. Co jeszcze? No, szafirowe szkło, no i to, że jest, no, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale że jest w kwadracie. Tak, ten zegarek naprawdę to jest jeden z niewielu kwadratów, które coś takiego mają w sobie i mi on naprawdę bardzo się podoba. Minusy. No i tu są minusy. No, te kulfony, w sensie te cyferki. 6 i 9 po prostu. No, Longines daje te takie właśnie kulfonowate. No, ale no,
to każdemu coś. No mi akurat to nie za bardzo podchodzi, ale rozumiem całość tego przekazu, tego zegarka, także jestem jak najbardziej na tak z całym zegarkiem, no ale ja bym zmienił troszkę tą szóstkę i dziewiątkę. No i te 30 metrów. Powiem wam, że te 30 metrów trochę, no to jest minus według mnie każdego zegarka. Jak już się robi zegarek, to no ja wiem, no ale no ja bym dał tam te chociaż 50 metrów. No co zrobisz? No nic nie zrobisz, no jest jak jest, ale zegarek w całości jest jak najbardziej bardzo zacny. I tak, cena to około, to ona się waha tak między 3,5 a 4 tysiące złotych oczywiście. Także tak. Tak w ogóle chciałem serdecznie podziękować Maciejowi, który pożyczył mi ten zegarek i jeszcze parę innych, które będą w następną niedzielę. A Maciej to jest człowiek, to jest jeden z współtwórców festiwalu Aurochronos. Tak, i teraz zbliża się trzecia wersja, trzecia część, trzeci Aurochronos się zbliża i ja na nim będę. Tak, Maciej mi pożyczył te zegarki. I Maciejowi serdecznie dziękuję, a Was serdecznie zachęcam do przybycia. Będzie w Łodzi, jak zwykle, i ja tam też będę, także jeśli może nie dla samego Aurochronosa, to może, żeby się przywitać ze mną, nie? A co to? Tak, i jeszcze chyba w ciągu tygodnia uda mi się zmontować tą maturę z wiedzy o zegarkach, na której byłem, no nie uczestniczyłem tak jakby w samej maturze, ale nagrywałem osoby, które tam brały udział w tym, także powinno mi się udać w tym tygodniu, jakoś w ciągu tygodnia wrzucić taki dodatkowy, to nie będzie za długi materiał, ale taki o. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Ci, co jeszcze mnie nie subskrybują, to serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Przypominam, że w każdą niedzielę staram się przynajmniej, no teraz było tak trochę sucho, ale no, w każdą niedzielę staram się wrzucać jakiś film, jakąś recenzję czy coś takiego. I co jeszcze? Mam Instagrama, także zapraszam na Instagrama. Wszystkie te linki do tego będą znajdować się w opisie tego filmu, także zachęcam do poczytania tam na dole. Zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy, do wejścia na portal Zegarki i Pasja. I co? I chyba to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten mój kącik. No mi się jakoś tak strasznie podoba. Tak mi się spodoba. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie. Bądźcie pozdrowieni. Dashboard.